Hejka, witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj chciałem Wam zaprezentować, jak zrobić łamanego jiga, czyli tak zwaną pijawę. Bardzo skuteczna przynęta, szczególnie na wiosnę, ale nie tylko. Do zrobienia takiej przynęty będzie nam potrzebne oczywiście główka jigowa, czarna. Ja mam taką przybajerowaną, tak pomalowaną. Haczyk. W tym wypadku to jest haczyk numer 6 Kamatsu z dużym oczkiem. Ważna rzecz. Oczywiście pióro marabuta czarne oraz czarny dubbing. Tutaj ten dubbing jest z niewielką ilością flesza. Generalnie nie dodajemy do tej przynęty żadnego dodatkowego celownika. Ważne, żeby ona była w miarę naturalna, w miarę czarna, imitowała pijaweczkę. Więc zabieramy się do pracy. Na pierwszym etapie mocujemy tylnią część przynęty. Zaczynamy od zamocowania nici. Następnie mocujemy drucik. Ja do dzików specjalnie się nie przykładam, bo generalnie żywotność dziga jest niewielka, więc robię go w miarę szybko. Teraz urywamy troszeczkę marabuta. Powiedzmy tyle. Okay. Tak to wygląda. Ucinamy nadmiar. Tak. Teraz wspomniany wcześniej dubbing. Najlepiej tą przynętę zrobić tak, żeby w stronę oczka się zawężała. Czyli tutaj bliżej ogonka, żeby był grubszy tłowik, bo wtedy na tą cięższą część i tak nachodzi ogonek z pierwszej części. Więc tutaj nie żałujemy. Dosyć dużo. O. Tak jak widzicie, się zwęża. I teraz wzmacniamy drutem. I zakończamy węzłem. I tak. Teraz wyczesujemy nieco dubbing. I mamy gotową tylnią część naszej przynęty. Odkładamy ją na bok. I teraz mocujemy główkę jigową. I teraz ważna rzecz. Z cienkiego drutu z nierdzewki musimy wykonać takie oczko. I teraz przez to oczko przekładamy tylnią część naszej przynęty. Ważne, żeby to oczko było w pionie, a haczyk w poziomie. Wtedy na takim przegubie najlepiej pracuje ta przynęta.
I znów zaczynamy od nici. Odsujemy oczko. Zauważyłem, że dobrze jest odsunąć około 5 mm oczko od kolanka. Troszkę dalej. Wtedy lepiej pracuje przynęta i rzadko zdarza się to, co często się zdarzało w streamerach robionych w ten sposób, że ta druga część zawijała się o żyłkę albo sznur muchowy. No i w ten sposób rzut był spalony. I adekwatnie jak w wcześniejszej części. Mocujemy drucik. A jak mówię, ja tutaj zbytnio się tym wszystkim nie staram. Ok. Długość ogonka dobieramy tak, żeby kończyła się na końcu tułowia drugiej części. Ta część już może być nieco grubsza, więc wykorzystujemy pozostałą część piór marabuta. I ponownie dajemy dubbing. Tym razem już w miarę równomiernie po całej długości tułowia. I ponownie wzmacniamy drutem. Tak. I wykonujemy węzeł już. Wycinamy naszą nić i następnie również się coś doczepiło, również wyczesujemy dubbing. Okay. I tak wykonałem pijawkę, czyli łamanego jiga. Kiedy go stosuję? Najczęściej wtedy, kiedy namierzam potencjalne miejsce z pstrągiem, głębokie miejsce, dobrze jak wiem, że nie ma tam zaczepów i wtedy ta przynęta idzie na pierwszy ogień tak zwany, szczególnie na zawodach, gdyż nie oszukujmy się, jednak dwa haki powodują to, że mamy większe prawdopodobieństwo, że ta ryba nam nie spadnie z tej przynęty. Natomiast wiadomo, że jest bardziej czepliwa od zwykłego jiga, więc straty muszą być. Dlatego stosuję go najczęściej wtedy, kiedy znam łowisko, kiedy wiem, że w danym dołku nie ma zaczepów. Wtedy ta pijaweczka idzie na pierwszy ogień. Także zapraszam na mój kanał. Dziękuję za dzisiaj. Na razie, hejka.